Ze stadionu, który w przytłaczającej części zajmują pełni nadziei kibice gospodarzy, witają Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Wszyscy tutaj liczą na to, że drużyna gospodarzy wygra i dzięki temu awansuje na wyższy szczebel Ligi Weekendowej Mistrzostw Fut. Kibice gości wierzą w coś zupełnie innego, że to ich ulubieńcy okażą się lepsi i wywiozą stąd zwycięstwo. Na ekranach widzimy, jak zespół będzie ustawiony na boisku. Formacja ataku z klasyczną dziewiątką i system 4-3-3 to równowaga między poszczególnymi formacjami. Przy takim podziale ról można zachować dyscyplinę taktyczną i wykorzystać atut gry na pamięć, a przy zgranym zespole może to przynieść fantastyczny efekt. Oto i ustawienie, w jakim dzisiaj zagra zespół. Klasyczna wersja 4-4-2. Podział zadań zrównoważony, a każda strefa boiska obstawiona w zasadzie równomiernie. A przewagę w obronie albo... William! Grając piłką, zmuszają rywala do biegania i tracenia sił. Nie ma gola, poprzeczka, piłka nadal w grze. William! No można powiedzieć, że strzelał Panu Bogu w okno. Lionel Messi, argentyński napastnik, kojarzony głównie z Barceloną. Czego można się po nim spodziewać? Przede wszystkim Messi wybitnie drybluje, prowadząc piłkę krótko przy nodze. Ma poza tym też ten instynkt snajpera, który podpowiada mu, jak strzelić, żeby umieścić piłkę w bramce. Jego mocną stroną jest również gra krótkimi podaniami, co często wykorzystuje do stwarzania dogodnych sytuacji kolegom. Rodrigo de Paul dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Icardi. Eriksen. Icardi uciekł. Strzela! Messi, ładne, prostopadłe zagranie. Precyzyjnie podał w tempo. Dobrze się zachował bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. William. Rodrigo de Paul. Na N'Golo. Przeciwnicy przejmują piłkę. Neymar. Ten strzał może im dać prowadzenie. Strzela Messi, piłka ląduje w siatce. Ależ ładnie to zrobił Argentyńczyk. Wydawało się, że piłka wyjdzie za bramkę, ale jednak odbiła się od słupka prosto do bramki. Miał naprawdę sporo szczęścia z tym strzałem i zastanawiam się, czy nie zeszła mu trochę piłka z nogi. 1-0. Przewaga nie jest bezpieczna. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. William. Ależ nieudane podanie. Co za głupia strata. William! Za moment wznowienie rzutu rożnego. Eriksen dośrodkowuje w pole karne. Na N'Golo. Van Dijk. No, będzie gol! Piękna interwencja. Przeciwnicy przejęli. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Luis Suarez,
Ma wsparcie kolegów w tej akcji. Neymar. Dobra interwencja, udane piąskowanie. No przejął, ale nie opanował piłki. Willian. Icardi! Aj, ależ bliski był teraz szczęścia. Tak mało zabrakło, niewiele tu winy strzelca, bo strzały z woleja zawsze są trudne, ale na pewno teraz się zastanawia, co mógł zrobić, żeby to jednak wpadło. Icardi. Już blisko pola karnego. Rodrigo de Paul. Neymar. Willian. No udało się wymanewrować obrońców. Popatrzmy. Ładnie obronił ten strzał, ale piłka nadal w grze. Świetnie wyjaśnia sytuację Sergio Ramos. Christian Eriksen. N'Golo. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. Icardi. Neymar, sam na skrzydle, popatrzmy. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? Willian. Świetna sygnalizacja i mamy przerwaną akcję, spalony. Tomas Munier. Ma wsparcie partnerów. Suarez strzał. Wybronił ten strzał, ale piłka nadal na boisku. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył. Strata piłki. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Rozpoczynają kontratak. Ależ to była groźna sytuacja. Gdyby nie ta wspaniała obrona, byłoby już po meczu. Willian posłał ładną piłkę na wolne pole. I wyrównanie. Widowisko dopiero nabierze rumieńców. Z pewnością mecz zrobił się w tym momencie jeszcze ciekawszy. Myślę, że wielu kibiców się ze mną zgodzi. Widać, że prowadzenie rywali nie podcięło im skrzydeł. Wyrównują. I mamy wyrównanie w tym meczu. 1-1. Neymar. Numer 21. Christian Eriksen. Icardi. No, świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Neymar. Strata w środkowej strefie boiska. Parejo. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Gwizdek i mamy rzut wolny. Tomas Munier. No, już blisko pole karne. Eriksen. Dobre, skuteczne podanie. Christian Eriksen. Brawa za to przejęcie w polu karnym. Tomas Munier. Messi. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Willian! Piłka uderza w poprzeczkę i wraca na boisko. Niebezpieczeństwo. 1-1 to rezultat po pierwszej połowie. Jaki jest twój komentarz do występu Messiego do przerwy? Całkiem przyzwoita pierwsza połowa, do tego ładna bramka. I zaczynamy drugą połowę tego spotkania w lidze weekendowej Mistrzostw Fut. Na razie oglądamy dobre spotkanie, liczymy na więcej. Bale. Bale ma teraz mnóstwo czasu i miejsca. Rodrigo de Paul. Icardi.
Christian Eriksen. No i golą! Koniec tej akcji. Bramkarz łapie piłkę. No i przejęli w ostatniej chwili. To będzie rzut wolny. Thomas Meunier, Lionel Messi. Nie dał się oszukać, wyczekał bezbłędnie. Wyśmienita interwencja, znakomita. Eriksen. Zagrał w pole karne, ma tam kto uderzyć na bramkę. I będą mieli rzut rożny. Piłka z rzutu rożnego leci w pole karne. Ależ gorąco, ależ tutaj się przed chwilą zrobiło niebezpiecznie. Gdyby nie ta interwencja, mielibyśmy bramkę. Bardzo dobre ustawienie i wyczucie intencji strzelającego. No ale od tego właśnie są obrońcy. Sergio Ramos. Obrońcy zostawili Bale'owi miejsce na skrzydle. Dobra akcja skrzydłem, szansa na dośrodkowanie. Rodrigo de Paul. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Christian Eriksen! Mało brakowało, ale piłka odbiła się od poprzeczki. Wydawało się... Słuszna decyzja arbitra. Rzut wolny. Messi. Na N'Golo. Sergio Ramos przechwytuje podanie. Messi. Ryzykownie, ale udanie. Parejo. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Willian. Rodrigo de Paul. Piłka poza boiskiem, będzie rzut rożny. Dośrodkowanie z rogu w pole karne. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Ależ teraz luka na skrzydle. Piłka wrzucona na bliższy słupek. Piqué oddala niebezpieczeństwo. Dobrze próbował, ale stracił. No przejął, ale nie... N'Golan! Dobrze się zachował bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył. Strata piłki. Icardi! Nie, nie, nie. Tym strzałem nie mógł pokonać bramkarza i jest remisowo. Przeciwnicy przejęli. Icardi. Gareth Bale. Thomas Meunier. Gareth Bale. Posyła w pole karne. Mocne podanie. Przy ziemi. Bramka! Obejmują prowadzenie, chociaż trzeba przyznać, że w przekroju dotychczasowej gry byli raczej słabszym zespołem. Tak to już jest w futbolu, że na koniec liczą się tylko strzelone. Ole!
Nadal nikt nie może być spokojny. Jest 2 do 1. Tomas Meunier, Luis Suarez. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Bramkarz pewnie interweniował przy tym strzale z daleka. No i końcowe 10 minut tego spotkania. Lukaku na dobieg. Bramkarz świetnie oddala zagrożenie. Ależ nieudane podanie, co za głupia strata. Nie udało się rywalowi wykorzystać tej akcji do końca. Kapitalny przechwyt. Zaledwie 4 minuty dzielą nas od zakończenia spotkania. Trochę chyba zbyt pochopnie mogli to lepiej rozegrać. Parejo. Kiepsko ustawił się tam Sergio Ramos. Kruse! Gol! Brawo! Wyrównanie po naprawdę dobrej grze. Wynik remisowy jest na pewno bardziej sprawiedliwy, ale ten zespół powinien prowadzić. Tyle dobrego, że jeszcze parę minut nadziei. No, po tym pięknym golu mamy remis. Ładny mecz i wielkie emocje. Willian. Lionel Messi. Szkoda, mógł przejąć. Niewiele brakowało. N'Golo. Neymar. Lionel Messi. Neymar ma miejsce na skrzydle. Rozpoczynają ostatnią akcję meczu. Kto wie, może ta akcja przyniesie im bramkę. Wciąż remisowo, ale teraz będą mieli szansę. Mają rzut rożny. Dośrodkowanie. Sergio Ramos! Ach! Wciąż remisowo i... Zawodnicy obu drużyn wysłuchali uwag trenerów i powoli zmęczeni podnoszą się z murawy. Zaczynamy dogrywkę. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Znakomite podanie Suareza na wolne pole. Wybronił ten strzał, ale piłka nadal na boisku. Piłka opuściła boisko i za chwilę wznowi bramkarz. N'Golo. Blisko już do bramki. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Lukaku. Udana górna piłka, obrona przerobowana. Mogą nie zdążyć z reakcją. Mogli prowadzić, ale spudłował. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Kruse. Ależ fatalne podanie. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Strzela! Piłka poza boiskiem i będzie rzut rożny. Dośrodkowanie z rogu w pole karne. Udanie broni. Piłka cały czas w grze.
końcowy gwizdek coraz bliżej. Kibice gospodarzy wyraźnie liczą na wygraną. Wzmagają teraz doping. Neymar. Przeciwnik przejmuje podanie Messiego. Mierzona piłka wprost za plecy obrońców. Ależ popis bramkarskich umiejętności. Fantastycznie. Luis Suarez może poprowadzić akcję skrzydłem. The referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Neymar? No, chyba nie do końca o to mu chodziło. Robert Lewandowski. Właśnie rozpoczęli drugą połowę dogrywki. Romelu Lukaku. Teraz szansa na prowadzenie. Tak, to jest bramka, proszę Państwa. Niesamowite emocje na trybunach. Jest 3-2, a to oznacza, że będziemy dzisiaj świadkami zaciekłej walki. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Kylian Mbappé. Lionel Messi. Messi! No i będą mieli okazję do wyrównania, ale muszą wykorzystać rzut rożny. Neymar rzut rożnego. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Strzela, czy to będzie wyrównanie? Gol! Mamy wyrównującą bramkę! Spotkanie nabrało rumieńców. Oba zespoły pokazały już, co potrafią w polu karnym rywala. Teraz czekamy na odpowiedź, a z nami pewnie wielu kibiców. Taki jest futbol. Trzeba wykorzystywać nadarzające się okazje. Rzeczywiście, Darku, rywale zdecydowanie przeważali, ale to oni zdobywają bramkę. Ależ wyrównane jest to spotkanie. Bramka za bramkę. Mamy remis. Romelu Lukaku! Ależ wybronił to ter... Dośrodkowanie z narożnika boiska. Dobrze wyszedł z linii bramkowej. Skutecznie interweniował przy tym dośrodkowaniu. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. William. Ależ okazja w końcówce meczu. Spotkanie dobiega końca. Ten rzut rożny jest ostatnią szansą na to, by odnieść zwycięstwo w tym spotkaniu. Koniec ataku. Trzeba zaczynać od nowa. Zostały już zaledwie 4 minuty w tej dogrywce. Zupełnie niepotrzebny. Mamy rzut wolny. Sergio Ramos. Andrew Robertson. Kruse.
Nieźle zapowiada się ta akcja i być może przyniesie im prowadzenie w tym meczu. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Za linię obrony bardzo sprytnie. Ależ było blisko. Gwizdek sędziego i koniec do gry. Ależ wspaniale obronił. Świetna postawa bramkarza. Wspaniale broni Ter Stegen. Znakomicie w sam środek bramki. Zmylił bramkarza i gol. No i mamy bramkę. Znakomicie zwiódł bramkarza tą zmianą tempa. Nie, nie ma gola. Brawa dla bramkarza. Fantastycznie zareagował, obronił strzał z rzutu karnego. To nie byle co. Rewelacyjnie bramkarz. Obroniona jedenastka. Nie ma bramki. To może dużo zmienić w tej rywalizacji. Stanął na wysokości zadania. Nie każdy by tak potrafił. Na dwa tempa i gol! Rozwiązanie ciekawe, ale co najważniejsze, skuteczne. Ważą się losy tego meczu. Czy uda mu się uratować drużynę? I jest, jest bramka! Bramkarz nie dał rady zatrzymać tego strzału. Przy strzale z 11 metra to strzelający ma zawsze przewagę. Wytrzymał bramka, koniec, koniec! Wojna nerwów dobiegła końca.